Kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Proszę nie zwracać uwagi na mój makijaż, który jest makijażem straszny, który był... Już wyłączę dźwięk w komórce. Który był na mojej twarzy przez bardzo wiele godzin, plus właśnie miałam drzemkę i w ogóle jestem półczerwona. Mam dwa różne makijaże oczu, bo często tak to się kończy, jak testuję nowy cień do powiek. Piłam jakiś sos nie piłam sosu, piłam sok porzeczkowy i chyba jestem trochę porzeczkowa. Także, dzisiaj stwierdziłam, że wrócimy do pielęgnacji, bo dawno nie było pielęgnacji na moim kanale, a nie ukrywam, że pielęgnacja to jest coś, co kocham i co bardzo lubię w ogóle i tak dalej. Bardzo mnie to interesuje. I stwierdziłam, że po prostu zamiast tylko i wyłącznie gadać, pokażę, co ja robię ze swoją twarzą wieczorem. Mam tu mój wieczorny koszyczek. To jest koszyczek pielęgnacji, którą trzymam w mojej łazience. I są tu tylko i wyłącznie takby stricte rzeczy do mycia, oczyszczenia twarzy, są mgiełki i jest taka jedna, są trzy toniki i jest esencja. Rzeczy, które mam w tym momencie pod ręką. Jeszcze nie mam tutaj wszystkich moich kosmetyków ze starego mieszkania, szczerze mówiąc, więc nie ma tutaj wszystkich moich kosmetyków takich podręcznych do makijażu porannego i wieczornego, ale to jest taka baza, której używam przez ostatnie, nie wiem, 2 miesiące. Myślę, że takie pielęgnacje, takie update'y się będą co jakiś czas pokazywać. Także dzisiaj pokażę, co i jak i dlaczego i lecimy. Dobra, po prostu nie mogę się doczekać tego, żeby zdjąć ten makijaż z mojej twarzy. To, co mam też zawsze w łazience, to jest taki pojemniczek. To akurat jest od Oneironaut Design. Ręcznie robiona doniczka, którą ja używam jako mój pojemnik na waciki do twarzy. Mam waciki do twarzy takie robione na szydełku, bawełniane, takie tego typu. Mam też to, co się nazywa, jak to się nazywa dokładnie? Z Glow Me. Te takie, wiecie, które są takie szyniczki do mycia twarzy bez środków do demakijażu. Się używam, mam takie coś małe do ust. No i mam też zwykłe bawełniane waciki, których nie używam codziennie, bo używam ich tak naprawdę tylko jeżeli mam bardzo dużo tapety na sobie, tak jak dzisiaj. Wtedy używam płynu micelarnego. Teraz akurat mam ten garnier, płyn micelarny z olejkiem. Nie jest za świetny. Usuwa taką pierwszą wierzchnią warstwę makijażu. Tutaj jest napisane, że usuwa makijaż wodoodporny. No u mnie nie usuwam mojej maskary z brwi i nie radzę sobie z wszystkim. No ale kupiłam go, więc po prostu mam go już po prostu i muszę go dokończyć. Myślałam, że będzie bardziej tłusty. Użyję sobie teraz tego bawełnianego, bo tak, bo why not? Ale to jest taka bardzo fajne, ekologiczne rozwiązanie, natomiast one nie mają najlepszej faktury na świecie. Dla mnie to też jest w porządku. No, w każdym razie to jest mój pierwszy krok, jeżeli mam bardzo duże tapety. Ten krok nie jest po to, żeby odżywić moją twarz, ten krok jest po to, żeby zdjąć z niej nadmiar najprościej w świecie makijażu, taką totalnie pierwszą warstwę. Ja ogólnie wieczorem zawsze robię oczyszczanie dwufazowe, czyli najpierw stosuję po prostu olejek albo balsam do oczyszczania, do demakijażu. Widzicie, nawet sobie to nie radzi tak za bardzo z takim trochę porządniejszym makijażem oka. A to nie jest jakiś taki mega dziki makijaż oka. Także dosyć kiepsko. No, ale tak, co wieczór robię sobie dwufazowe oczyszczanie twarzy, czyli najpierw olejek albo balsam do twarzy. Potem używam zwilżonej ściereczki, to akurat jest suchar, zaraz tym powiem. No i potem używam czegoś lżejszego i te rzeczy też, których używam takich lżejszych, to są te rzeczy, których używam też często rano. Ogólnie takim wacikiem nie powinno się trzeć oczu, ale no nie potrafię tylko mieć przyłożonego tego wacika i nie trzeć. Po prostu nie mam w sobie tej cierpliwości, nie? I to jest taka moja pierwsza faza, pierwsze zdjęcie całego, jak największej ilości tego po prostu make-upu, tapety, wszystkiego, co jest na mojej twarzy, bo już potem każdy kolejny kosmetyk, który stosuję, czyli albo olejek, albo balsam, to będzie kosmetyk, który ma w sobie jakieś właściwości odżywcze, jakieś takie właściwości, które mają skórę, mają nawilżyć, poprawić jej jakość i tak dalej. A, tutaj uwaga, jeżeli używacie do makijażu tylko płynu micelarnego, tylko i wyłącznie, to nawet jeżeli jest napisane, że nie trzeba go zmywać, to trzeba go zmywać, bo one mają w sobie detergenty, one mają w sobie różne składniki, które mają
zmyć wasz makijaż twarzy, więc będzie to bardzo często podrażniające, jeżeli nie od razu, to na dłuższą metę, więc zawsze polecam każdy płyn micelarny sobie zmyć. Dobra, kolejny krok, czyli taka grubsza formuła bardziej taka kremowo-olejkowa. W tym momencie wykańczam ten balsam do mycia twarzy z Omrowiczy Thermal Cleansing Balm. Przepiękna formuła, przepiękny zapach. On jest taki bardzo ciemny, taki jest cudowny. Natomiast są to kosmetyki bardzo, bardzo, bardzo drogie. I ja tego balsamu czasem używam odrobinę jako maseczki takiej, zostawiam go dosłownie na parę minut na mojej twarzy przed zmyciem, ale jest to rzecz, tak jak mówię, bardzo droga, wyprodukowana na Węgrzech i w Polsce na pewno dostępna na Look Fantastic. To jest Thermal Cleansing Balm, bardzo, bardzo go lubię. Mam nowość, którą właśnie dostałam z Fluff, balsam do demakijażu. On pachnie przebosku, to jest chyba zapach jakiejś jagody leśne. Wczoraj go użyłam, w sumie kolorystycznie jest bardzo podobny jak Omrowicza, ta formuła jest na bazie oleju kokosowego. Olej kokosowy to jest coś, co należy uważać, jeżeli macie skórę skłonną do zapychań i tak dalej. Mnie bardzo, bardzo, bardzo zapycha, ale że jest na mojej twarzy tylko przez chwilę i ma na zadanie tylko zmycie makijażu, to mi nie przeszkadza. Pachnie obłędnie i kosztuje chyba 20 albo 30 zł, także nie wiem, użyłam go tylko wczoraj, ale na razie to pierwsze użycie było super. I z takich jeszcze grubszych formuł mam tutaj mój kultowy olejek z Resibo, który absolutnie kocham, uwielbiam, to jest moje dosłownie ente opakowanie. Bardzo dobry skład, robi to co ma robić, jest bardzo tłusty, na co bardzo wiele osób narzeka, ale podkreślam, że to jest taka rzecz, której używamy do tego pierwszego mycia twarzy, a po nim myjemy twarz raz jeszcze czymś takim bardziej delikatnym, bardziej subtelnym. I robię tak, że nakładam właśnie albo zresztą użyję sobie może tego Fluffa, albo nie, użyję sobie Omrowicz dzisiaj na bogato, jak już kręcę, to zrobię to na bogato. Nabieram sobie dosłownie o taką ilość tego produktu, to jest taki dosyć gęsty balsam. I to, co robię, to po prostu najprościej w świecie masaż mojej twarzy. Masuję sobie wszystko, to jest bardzo przyjemne. Można to robić, tak jak mówię, albo olejkiem, albo jakimś balsamem. Balsamów do demakijażu nie jest jakby na naszym rynku, na rynku polskim, jakoś strasznie dużo, nad czym ubolewam. Oczywiście kultowe, klasyczne takie balsamy do mycia twarzy to jest Take the Day Off od Clinique i Emma Hardy Moringa Cleansing Balm. To są takie dwa sprawdzone, cudowne, z tym, że ten Clinique, on jest bez zapachu i nie jest jakby taki fancy. Pięknie wyglądam. To jest po prostu moje nowe zdjęcie profilowe wszędzie. Natomiast Take the Day Off z Emma Hardy pachnie przepięknie, luksusowo. Jest naprawdę cudowny, natomiast nie kupowałabym tego mega, mega dużego opakowania, bo on lubi się przeterminować, zanim się go zużyje. Mnie się to kilka razy zdarzyło, także ten. Jest dużo opcji, ale jest bardzo mało opcji budżetowych. Na pewno więcej opcji, odrobinę taniej jest takich właśnie różnego typu olejkowych. Oczywiście też takie mieszanki olejków można robić sobie samodzielnie, ale z tym trzeba uważać. Zawsze o tym mówię, jeżeli mieszacie sobie kosmetyki sami w domu, to róbcie to z głową, uważajcie, bo możecie sobie bardzo, bardzo, bardzo zaszkodzić. Dobra, ja zaraz pójdę do łazienki i też tym balsamem będę sobie malowała. Będę sobie tak samo masowała bardzo delikatnie okolice oczu, bo on świetnie rozpuszcza wszystkie tusze do rzęs, eyelinery i tak dalej. Tylko, że wtedy was już nie będę widzieć. I to, co zrobię, wezmę tę szmatkę, zanurzę ją w bardzo, bardzo gorącej wodzie i będę po prostu przykładać na chwilę do twarzy i po prostu delikatnie nią sobie zmyję ten balsam i wracam do was za momencik. W sumie to zmoczyłam sobie ten ręczniczek, tą ściereczkę i stwierdziłam, że po prostu domyjmy się już razem, jak tutaj jestem. I takie ściereczki, takie ręczniki to w Anglii, a teraz już was w ogóle nie widzę, w Anglii, nagrywa się? Chyba. W Anglii kupowałam zawsze w Primarku, w jakichś takich miejscach, takie wielopaki, najprostsze. Ja lubię białe, bo po prostu widać, kiedy są brudne i jakby, nie wiem, jak są się całkiem brudzą, to kupuję po prostu nowy zestaw. Te kupiłam w Gisku, chyba, teraz to jest to, co robię. To robię to. One kosztowały albo 15-pak, chyba 15-pak, albo 10-pak. 10-pak chyba za jakieś 15 albo 20 zł, coś takiego, jakieś takie bardzo małe pieniądze. Także biorę sobie, używam go tak, że rano, kiedy myję twarz, wyciągam nową ściereczkę, jaka jestem czerwona, bo to jest ciepłe, wyciągam sobie nową ściereczkę i używam jej do wytarcia twarzy, bo lubię sobie mieć zawsze świeży, czysty ręcznik do tego. Delikatnie tym wycieram sobie ten balsam i wszystko z okolicy oczu, robię to delikatnie i odwieszam sobie i wieczorem właśnie użyłam do tego, co teraz. Zostawiam do wyschnięcia gdzieś tam na kaloryferze czy coś i gdzieś tam, nie wiem, zależy jak często robię takie pranie, ale potem wrzucam je najprościej w świecie do prania.
raz w tygodniu przynajmniej i za każdym razem codziennie wyciągam sobie świeży ręczniczek, żeby nie było. Jeżeli macie skórę naczynkową, skłonną do podrażnień w ogóle, to uważajcie, żeby on nie był za gorący, bo Wam mogą się bardzo porozszerzać naczynka. To jest mały kot, który się ze mną bawił i skoczył mi na twarz. To nie było zabawne, to nie była dobra zabawa. I widzicie, w tym momencie już większość tego makijażu, większość makijażu dookoła oka jest zdjęta, chociaż tej tapety było bardzo dużo. Spójrzcie, ile tego tutaj jest, nie? Jakaś masakra, po prostu jeden wielki brudas, a ten hałas, który tam słyszymy, to są biegające koty. Dobra, kolejny krok, tak jak mówiłam, to jest coś delikatniejszego, koty wypatruszy Was. To jest coś delikatniejszego do mycia twarzy. Będzie to żel, mleczko, balsam. W tym momencie widzę, że mam tutaj trzy. Pierwsza to jest Lumen i to jest delikatne mleczko do mycia twarzy dla skóry wrażliwej. Bardzo przyjemna sprawa, rzeczywiście bardzo taka fajna, subtelna formuła. Taka bardzo biała, najprościej w świecie mleczna. Potem mam też żel z Resipo, to jest naturalny żel myjący twarz z ekstraktem brzoskwini. On jest taki lżejszy i delikatniejszy niż to Lumen. Widzicie, ta formuła jest taka bardziej żelowa, bardzo, bardzo leciutka, świetna na takie jakieś bardzo ciepłe dni. Będzie fajna do skóry bardziej tłustej, bardziej młodej i tak dalej. I tu jest coś, co dostałam od konsultantki z firmy Arbonne, to jest Calm Gentle Day Cleanser. Też jest dosyć przyjemne, bardzo lekka formuła. O, jak to się otwiera. Tak jak widzicie, już dosyć sporo go zużyłam. I to już jest taka typowa, bardzo delikatna, żelowa formuła. I pamiętajcie, żeby ten żel albo mleczko to była rzecz po pierwsze, która nie ma w składzie SLS-ów, nie ma rzeczy bardzo podrażniających, która nie pieni się za mocno. Unikajcie takich rzeczy, bo to będzie Was bardzo, bardzo podrażniało. A po drugie, żeby to była rzecz bez peelingów mechanicznych. Ja unikam peelingów mechanicznych, bardzo odradzam, zwłaszcza dla młodych cer, a tak często te rzeczy dla młodych cer mają sobie takie te cząsteczki po prostu, które zdrapują skórę, bo to jest bardzo, bardzo inwazyjne i na dłuższą metę naprawdę zaszkodzi Waszej cerze. Odradzam absolutnie. Takich różnych mleczek, kremów, żeli jest na rynku bardzo dużo, tylko patrzcie, żeby właśnie skład był w miarę delikatny, żeby nie było SLS-ów w składzie i żeby nie było niczego mocno peelingującego. Ja sobie może użyję tego Lumen, bo chce mi się czegoś subtelnego i takiego kojącego po tym makijażu, to jest takie najbardziej kojące. To już sobie zrobię normalnie w łazience, bo to już po prostu jest mycie twarzy i zmywanie, także zaraz wracam. Dobra, i to jest moja zmyta twarz. Bardzo często też właśnie też podczas tego drugiego mycia twarzy, albo rano, ale raczej wieczorem, używam albo Clarisonica, albo Foreo, którego akurat nie mam przy sobie, albo też mam takie urządzenie od firmy Beautyfly. To jest coś bardzo podobnego do Clarisonica, ale też jest podgrzewane, co jest bardzo przyjemne. Pamiętajcie, że jeżeli macie Clarisonica, to ten masaż musi być bardzo delikatny. Nie dociskamy, tylko samymi opuszkami, samymi końcówkami po prostu robimy ten masaż. Słyszałam też, że Clarisonic zbankrutował, co jest smutne i muszę sobie dokupić główki, żeby mieć. Kolejny krok to jest tonik i u mnie jest to tonik kwasowy. Mam tutaj dwa Revolution Glycolic Acid Tonic, czyli z kwasem glikolowym z ginseng i aloe vera. I mam też drugi z polskiej firmy Bielenda, tonik do twarzy z kwasem migdałowym. Kwas migdałowy jest o tyle świetny, że można go używać w lecie bez obawy o to, że będzie nas foto uczulał albo coś takiego. Także ja go bardziej używałam w lecie. Revolution też jest bardzo przyjemny. Fajnie, że tych toników takich kwasowych pojawia się na rynku coraz więcej. Rano i wieczorem używamy toników kwasowych, bo to pomaga naszej skórze w regeneracji, w tym, żeby te stare komórki gdzieś tam sobie umierały, odchodziły, skóra była bardziej rozjaśniona, błyszcząca, świeża, pory zminimalizowane i w ogóle. Także toniki kwasowe to jest mus. Mam też tonik Nux, taki różany, on jest bardzo przyjemny, ale bardziej używam go w formie esencji, w formie takiego kopa nawilżenia. Tak samo jak ta esencja, którą kocham, to jest Skin79 Golden Snail, esencja z tym śluzem ze ślimaka. Absolutnie kocham koreańskie esencje, zawsze mam jakąś w łazience, zawsze jest jakaś na podorędziu i jej używam wieczorem, teraz w lecie nie zawsze, bo moja skóra się dosyć mocno przytłuszcza, ale w zimie bardzo często rano i wieczorem, codziennie, natomiast teraz nie codziennie i raczej wieczorem, bo jest taka bardzo bogata, mega nawilżająca, ale jednak jest to kolejna warstwa nawilżenia, której nie zawsze potrzebuję. To jest taki bardzo przyjemny, kojący tonik, ale też to jest po prostu kolejna warstwa gdzieś tam pielęgnacyjna, a toniki kwasowe to jest coś, czego jeżeli jeszcze nie używacie Waszej pielęgnacji, niezależnie od rodzaju Waszej skóry, to myślę, że powinniście absolutnie zacząć. Tonik można nałożyć albo na wacik i sobie go po prostu wacikiem po prostu przejechać, albo nałożyć sobie na dłonie i najprościej w świecie wtedy sobie przejechać. Także teraz leci tonik.
To akurat jest, tak jak mówiłam, Dielenda z kwasem migdałowym i pomimo tego trzykrotnego mycia twarzy zawsze na tym waciku coś nam tam jeszcze, jakaś odrobinka zostanie. To tylko pokazuje, ile mamy shitu na twarzy tak naprawdę. I wszystkie właśnie rzeczy pielęgnacyjne polecam sobie też brać na szyję, polecam sobie brać na dekolt i też na wierzch dłoni, bo to są miejsca, o których może nie myślimy tak często, a to są miejsca, które dosyć szybko się starzeją. I tak naprawdę prawidłowa kolejność byłaby taka, żebym teraz, w tym momencie sobie właśnie użyła mgiełki. Może sobie użyję tej, o, bo bardzo ją lubię, z filmu The Alchemy. Akurat tą mgiełkę uwielbiam i strasznie lubię tę firmę, to jest polska firma. Te butelki, te ich opakowania mają przeboski design, to są kosmetyki naturalne, jeżeli się nie mylę. Mają fantastyczne, bardzo bogate składy, przepiękne zapachy, które są bardzo naturalne. No, z olejków Essential Oils, ale jakby bardzo, bardzo ze mną grają te rzeczy. Także taką mgiełkę do skóry mam zawsze po prostu w łazience i zawsze używam po każdym myciu twarzy, rano i wieczorem mam różne. Ta jest taka bardzo przyjemna, bogata, relaksująca, ten zapach jest taki bardzo, bardzo wyciszający. Również takiej wyższej półki to też jest właśnie ta Omrovitra, to jest dwufazowa i on się po prostu wstrząsa, wtedy ten olejek miesza się z wodą. Bardzo znana jakby w środowisku blogerskim, nie tylko. Bardzo delikatny spray, bardzo pięknie nawilżająca też, naprawdę cudowna. Taka luksusowa sprawa. I rzeczy już takie jest bardziej dostępnych półek cenowych. To jest, ostatnio dostałam tam z Make Me Bio, woda różana, też bardzo przyjemna, bardzo fajny spray, bo tam mgiełka jest taka, o, taka bardzo, bardzo gęsta. Także to jest Make Me Bio woda różana. Także woda różana, świetna sprawa, ale musicie lubić ten zapach róży, bo on jest zawsze bardzo intensywny. Kolejna świetna mgiełka to jest ten hydrolat ogórkowy z firmy Olejk, nie wiem jak się wypowiada, ale rewelacyjna sprawa, zwłaszcza na rano, bo tak niesamowicie orzeźwia. Uwielbiałam go w miesiące letnie, kiedy było bardzo ciepło. Też uwielbiam spryskiwać nim twarz przed ćwiczeniami, przed bieganiem, przed jogą. Przepiękny, intensywny, ogórkowy zapach. On jest na bazie tego wody aloesowej, tak, wody aloesowej. On jest do ciała, twarzy i do włosy w ogóle. Nie wiedziałam jakoś, ale też przefajna, przemiła sprawa, zwłaszcza będzie spoko, jeżeli macie cerę tłustą, mieszaną, ale nie tylko. No i też przepiękny zapach, bardzo fajna rzecz, polska firma, to jest Creamy Hydrolat z gorzkiej pomarańczy neroli. Jeżeli lubicie zapach cytrusów i neroli, to będzie dla Was orgazm. Uwielbiam ten zapach, uwielbiam, naprawdę. Jest taki bardzo odświeżający, także to są takie bardziej energetyczne, odświeżające. To jest taki kojący, uspokajający, a to jest już luksus, relaks i ogólnie spa. Także to jest to, ale już się spryskaliśmy. Po co się pryskam tym wszystkim? No po to, żeby nie dać skórze wyschnąć, zanim dojdę do mojej, po prostu do mojego biureczka z pielęgnacją, bo te rzeczy, tak jak mówię, mam w łazience, a potem idę do swojego biurka, gdzie trzymam całą pielęgnację, bo trzymanie całej pielęgnacji w łazience jakby nie jest dobre, tam zazwyczaj jest ciepło, wilgotno i te wszystkie kremy i sera mogą się bardzo szybciej po prostu przeterminować. Dobra, i to jest tak naprawdę wszystko, co ja robię w łazience, jeżeli chodzi o pielęgnację. W tym momencie tak, czyli mamy woda micelarna, jeżeli jest dużo make-upu, pierwsze mycie twarzy czymś bardziej gęstym, olejkowym, bądź balsamowym. Drugie mycie twarzy czymś lekkim, żelem, jakimś takim mleczkiem i w ogóle. Potem mamy przejechanie sobie twarzy tonikiem kwasowym i na końcu jakaś mgiełka, żeby po prostu móc dojść z... A jeszcze mam ten, jeszcze mam La Roche-Posay Serozing, to jest też taka klasyka, jeżeli chodzi o mgiełki do twarzy. On też ma w składzie cynk, co tam jest przeciwko wypryskom i w ogóle. Także to jest to. Potem przychodzi jakby prawdziwa pielęgnacja, prawdziwe sera, prawdziwe kremy, ale myślę, że ten filmik nam się przyciągnie, więc teraz będę robiła sobie drugą część mojej pielęgnacji, będę sobie nakładała prawdziwe sera i prawdziwe kremy i ten filmik może drugi pojawi się za tydzień albo coś takiego, żeby nie zanudzać Was wszystkich na śmierć, ale to jest część pierwsza. Jeżeli macie jakieś fajne rzeczy do mycia twarzy do polecenia, to bardzo bym prosiła, zwłaszcza jakieś takie właśnie balsamy, które są dostępne na polskim rynku, bo jest tego rzeczywiście dużo mniej niż na rynku angielskim, nie używam, co mnie bardzo, nie ukrywam, co mnie bardzo boli. Fajnie, że jest mnóstwo fajnych, niedrogich polskich mgiełek, to jest rewelacja, ale tych właśnie balsamów i toników kwasowych odrobinę mi niestety brakuje. Także to jest to, jeżeli chodzi o mycie twarzy, a rano leci to samo, bez ciężkiego mycia twarzy, jakby od tego kroku z myciem żelem albo czymś takim lekkim. Czyli mycie żelem, czymś lekkim, tonik kwasowy i potem mgiełka, żeby to wszystko zneutralizować i tak dalej. I potem, jeżeli mam ochotę, esencja. Ale dzisiaj nie mam ochoty.
Koniec. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!